na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy, którego partnerami jest ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie program ten jest realizowany, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora i będę się Państwem opiekowała podczas tego spotkania. Teraz jeszcze widoczna już za chwilę w tle, ale cały czas będę próbowała, więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, wątpliwości, to serdecznie zapraszam do pisania na czacie. Właśnie i nasz czat. Po prawej stronie naszego pokoju powinni Państwo widzieć okno czatu, dzięki któremu mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. Jak wspomniałam, cały czas będę w tle, jeżeli jakieś się będą pojawiały, będę starała się na bieżąco reagować i pomóc je rozwiązać. Nasze spotkanie poprowadzi pan Wojtek Widenka z ING Bank Śląski. Już za chwilę przekazuję mu dowodzenie i na pewno się przedstawi bardziej szczegółowo. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i panie Wojtku, przekazuję głos. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja mam nadzieję, że techniczne problemy nas dzisiaj nie pokonają. Gdyby był jakiś problem z łączem i nie słyszeliście mnie wyraźnie, to proszę o informację. Ja nazywam się, tak jak było powiedziane, Wojtek Widenka. Pracuję w ING Banku Śląskim już trochę. Zajmuję się obecnie produktami dla przedsiębiorców i kredytami dla przedsiębiorców. Natomiast nadzoruję również inne produkty, także całość tego, co my oferujemy jako bank przedsiębiorcom, to jest pod moją pieczą niejako. Ja nie chcę Wam tutaj za bardzo mówić w szczegółach, aczkolwiek chciałbym to w sposób prosty i taki przyjemny, mam nadzieję dla Was również łatwo przyswajalny, trochę opowiedzieć o tym, o co chodzi w banku, po co jest bank przedsiębiorcy, tak jak na tytuł naszego webinarium dzisiaj brzmi, a tak naprawdę chciałem Wam przybliżyć, jakie mamy produkty w bankach, czemu one służą, co przedsiębiorca z nich może czerpać, i dlaczego warto blisko współpracować z bankiem. Jakimkolwiek, ja tutaj oczywiście nie mówię, że to musi być zawsze ING, natomiast jakikolwiek bank myślę, że może być partnerem dla przedsiębiorcy i wręcz powinien nim być. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w trakcie i ktoś Was będzie bardziej interesowało, bo coś będzie Was mało interesowało, to powiedzcie, będę przechodził do następnych slajdów, albo będę się na czymś bardziej skupiał. Slajdów mam jakieś 97. No nie, żartuję, 11 slajdów, także myślę, że nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że szczegółowość tego, co chcę Wam powiedzieć, nie będzie dla Was dużą uciążliwością. Dobra, no to zaczynamy. Jak pewnie się spodziewacie albo i nie, no każdy bank w jakiś sposób dokonuje sobie analizy klientów, a takimi klientami są również przedsiębiorcy, więc my jakiś czas temu zaczęliśmy się przyglądać przedsiębiorcom i etapom rozwoju firmy, etapom rozwoju takiego przedsiębiorcy. Na każdym tym etapie, ten etapów można pewnie znaleźć więcej, można wyodrębnić więcej. My znaleźliśmy takich 7 i tak naprawdę mówimy o tak zwanej podróży klienta, czyli podróży takiej osoby, która chce zostać przedsiębiorcą. Od momentu, kiedy jeszcze nim nie jest, kiedy zaczyna się zastanawiać nad tym, czy takim przedsiębiorcą chce zostać, aż do momentu, kiedy tą firmę porzuca, kończy działalność, przekazuje komuś innemu, przychodzi na emeryturę. Jak widzicie na tym slajdzie, wyróżniamy kilka takich etapów. Dlaczego one są istotne z perspektywy tego, czego potrzebuje przedsiębiorca i co może zaoferować bank? Jako, że niektóre potrzeby klientów, niektóre potrzeby przedsiębiorców będą jednakowe na każdym etapie rozwoju firmy, o tyle niektóre z nich są specyficzne na konkretnym etapie tej podróży. Na początku mamy decyzję, czyli zaczynamy zastanawiać się nad tym, żeby zostać przedsiębiorcą. Później rejestrujemy firmę, startujemy z tą firmą, zaczynamy działać, szukać pierwszych klientów, rozwijać tą działalność. Pojawiają się pierwsze problemy z prowadzeniem firmy. Zwykle statystyki mówią, że część firm upada w pierwszym półroczu, w pierwszym roku prowadzenia działalności, bo nie sprawdzają się niektóre przewidywania i tak dalej.
Natomiast my jako bank chcemy na każdym z tych etapów być. Później ta firma zaczyna rosnąć, zaczyna być coraz większa, coraz bardziej prężna, potrzebuje dodatkowych środków na finansowanie. No i działa sobie, działa. W pewnym momencie przedsiębiorca zaczyna myśleć o tym, że warto już powoli odkładać sobie coś na emeryturę, powoli myśleć o tym, żeby przekazać komuś firmę i już żyć pełnią życia na tylko na jakby tym swoim prywatnym gruncie, bez prowadzenia tej firmy. I my jako bank chcemy być na każdym etapie, chcemy dostarczać takich produktów i takich narzędzi, które pozwolą w fajny, przyjemny sposób prowadzić firmę. Jak pewnie do tej pory to już przeszliście z waszymi firmami, prowadzenie waszych biznesplanów i z wszystkimi elementami związanymi z firmą, pewnie wiecie, że to nie jest łatwy kawałek chleba, i dużo czasu zabiera prowadzenie tej firmy. No i tym samym warto mieć partnera, który będzie myślał o pewnych rzeczach, ułatwiał pewne rzeczy i wspierał na poszczególnych etapach tego prowadzenia tej firmy, po to, żeby móc skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, na prowadzeniu tej firmy, a nie na myśleniu o wszystkich rzeczach, które są z tym związane. No i dlatego właśnie należy szukać takich partnerów, którzy chcą pomóc. Na kolejnym slajdzie w zasadzie jedyna rzecz, która dotyczy jakby tego obowiązku, dlaczego bank musi się pojawić w życiu firmy, dlaczego bank jest potrzebny przedsiębiorcom. I to jest to, co widać na środku, na tym założeniu pomarańczowym tle, ale nie wiem, czy on bardziej różowy dzisiaj mi wychodzi. Tak naprawdę jednym z elementów podstawowych, jaki jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy, to jest posiadanie konta w banku. To wynika między innymi z przepisów prawa i w momencie, kiedy firma jest zakładana, trzeba jakiś numer konta podać. No i to jest tak naprawdę główna potrzeba, którą przedsiębiorca względem banku ma. Natomiast my wierzymy, że jesteśmy w stanie dać więcej. Po lewej stronie tego slajdu, to jest również z badań, które my jako bank prowadziliśmy, szukaliśmy jakby odpowiedzi na to, jakie są potrzeby przedsiębiorców w kwestii prowadzenia firmy i współpracy z bankiem. No i możecie sobie to odczytać. Tak naprawdę to, o co chodzi w kontaktach z bankiem przedsiębiorcą, to przede wszystkim to, żeby było łatwo, żeby w tych elementach finansowych bank wspierał przedsiębiorcę w każdym momencie i wtedy, kiedy przedsiębiorca tego potrzebuje, bank był dostępny, czyli online. Nowość, czyli to, żeby te produkty były czytelne i żeby bank myślał trochę szerzej o przedsiębiorcy i w tych wszystkich kwestiach finansowych był w każdym momencie dostępny. Po drugiej stronie, po prawej stronie tego slajdu widzicie to, co przedsiębiorcy najczęściej mówią na temat banku. Proszę, żeby było tanio, po drugie, żeby było jasno i przejrzyście, żeby bank nie był oderwany od tego przedsiębiorcy, tylko był partnerem. I to, co najważniejsze, żeby przedsiębiorca mógł w każdej chwili z tego banku korzystać, czyli mógł zarządzać kontem, zarządzać swoimi finansami przez bankowość elektroniczną, a dzisiaj tak naprawdę bankowość mobilną, czyli żeby w telefonie można było sobie do banku wejść, zobaczyć, co się ma na koncie, dokonać wszystkich transakcji, zakupić nowych produktów, takie jak są w danym momencie potrzebne i żeby sobie działać bez problemu. No więc w praktyce, co to oznacza, jakie produkty bank oferuje, jakie to są grupy produktów, co tak naprawdę z tym się wiąże, że do banku się przychodzi i co można z tego banku wyciągnąć. No więc na kolejnym slajdzie są zgrupowane wszystkie produkty, jakie bank oferuje, w takich najważniejszych oczywiście jakichś agregatach, dlatego że pewnie tych produktów można znaleźć więcej. Natomiast to są takie najważniejsze. Nie wiem, na ile macie do czynienia z bankowością, czy mieliście do czynienia do tej pory z bankowością, na ile znacie to, jak działa bank, jakie ma produkty, jak działają poszczególne produkty. Dlatego chciałbym wam troszkę opowiedzieć o każdym z nich, może nie o każdym, ale o większości z nich, takim największym uproszczeniu. Jeżeli macie jakiekolwiek dalsze pytania, to pytajcie. Ja myślę, to, co istotne z tej perspektywy, to jest to, że
większość tych produktów jest jednakowa zarówno dla klienta indywidualnego, czyli dla każdej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności, jak również dla przedsiębiorcy, czyli dla firmy. Niewiele się one różnią. Banki też działają w taki sposób, aby nie różnicować specjalnie sposobu obsługi, nie różnicować specjalnie nawet cen za te produkty, po to, żeby ta różnica, czy to, że mam konto indywidualne, czy mam konto jako firma, czy mam produkt dany, jakąś pożyczkę jako klient indywidualny, jako firma, czy jakoś się specjalnie różniły w obsłudze, czy w jakichkolwiek innych aspektach. Oczywiście są pewne elementy, które ze względów prawnych, czy ze względów specyfiki prowadzenia działalności troszkę inaczej wyglądają, ale to myślę, że to w trakcie dzisiejszego webinarium też w jakiś sposób postaram się podkreślić. Dobrze, mam nadzieję, że do tej pory na razie jest wszystko jasne, niczym Was specjalnie nie zanudziłem, a idąc dalej. Dobrze, bankowość codzienna, to na co dzień. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowe produkty, które każdy klient w banku powinien posiadać albo posiada, a przynajmniej część z nich, i czemu one służą. Podstawowym produktem bankowym, tak jak wspomniałem, to jest rachunek bankowy, tak zwane konto. W przypadku firm to jest rachunek bieżący, indywidualny to jest rachunek zwany oszczędnościowo-rozliczeniowy, w skrócie ROR, na którym są gromadzone środki bieżące. Czyli tam pływają wszystkie obroty w przypadku firmy, wszystkie obroty z firmy, czyli wszystko to, co dany przedsiębiorca otrzymuje od swoich kontrahentów, czyli od tych osób, które z nim współpracują, czy od swoich klientów, to wpływa na to konto. To konto służy również rozliczeniu wszelkich płatności z urzędem skarbowym, z ZUS-em. Służy również temu, żeby dokonywać płatności cykliczne. Może również służyć przelewom zagranicznym, jeżeli mamy jakichś klientów za granicą. Możemy również pomiędzy swoimi kontami dokonywać oczywiście przelewów. No i do obsługi tego konta służą płatomaty, służą maty, również coś takiego, co nazywa się wpłaty za manię. Konto każde ma jednakową strukturę, że tak powiem, numeru, czyli zawsze to jest jednakowa liczba, jednakowa ilość cyfr w danym momencie. Oczywiście różne są to numery. Według samej tej struktury tego numeru można rozpoznać, w jakim banku to konto jest prowadzone i kilka innych elementów. To, co najważniejsze, to zwykle jakby to jest istotne z perspektywy prowadzenia konta, to, że zawsze wiąże się z tym jakieś opłaty. Na to należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu rachunku, żeby te opłaty były jak najbardziej dopasowane do potrzeb i żeby też obsługa tego konta nie była zbyt droga, szczególnie zwykle na to zwracają uwagę wszyscy przedsiębiorcy na początku prowadzenia firmy, aby to konto było jak najbardziej dostępne, ale by to nie było zbyt drogie. Zwykle te opłaty wiążą się z opłatą miesięczną za prowadzenie konta plus opłatami za inne usługi. To mogą być opłaty za przelewy, to mogą być opłaty za wypłaty lub wpłaty na konto. To mogą być również opłaty z tytułu prowadzenia kart lub jakichś innych elementów. Dobrze na to zwrócić sobie uwagę, aby ta cena i te wszystkie te opłaty, wszystkie te prowizje były czytelne, jasne i można było z góry wiedzieć, ile te opłaty będą wynosić. Oprócz rachunku typowo bieżącego występują również rachunki walutowe, czyli w walutach obcych, w zależności od tego, czy jest potrzebna współpraca z kontrahentami zagranicznymi, czy jakieś przelewy, jakieś transakcje będą wykonywane w walutach obcych. Jest możliwość założenia oprócz rachunku złotówkowego również rachunek w innych walutach. Czy to euro, czy dolary, najczęściej jeszcze występują funty brytyjskie, czy franki szwajcarskie. Z tych rachunków jest możliwość wykonywania przelewów, tak jak mówiłem, między swoimi rachunkami, przelewów na zewnątrz, na inne konta, przelewów na urząd skarbowy, na ZUS i również inne sposoby płatności. Ja tutaj wymieniłem stałe zlecenia, czy też płatności cykliczne, jak ktoś woli, czyli to są wszystkie płatności, które są wykonywane co jakiś czas, czyli co miesiąc, co tydzień lub w jakichś innych odstępach czasowych. Jeżeli chodzi o sposób zasilania tego konta i sposób wypłaty środków.
Najczęściej dzisiaj banki odchodzą od obsługi gotówkowej i często jest tak, znaczy jest to zgodne z generalną zasadą na rynku, czyli coraz więcej płatności bezgotówkowych, coraz więcej tego pieniądza elektronicznego na rynku, coraz mniej jest płatności gotówkowych. Niemniej jednak one się zdarzają, więc często są potrzebne środki po to, żeby dobrze zapłacić gotówkowe, albo też te środki się pojawiają w firmie, bo klienci płacą gotówką. I jeżeli mówimy teraz o wpłatach i wypłatach z konta, to oczywiście można klasycznie te wpłaty wykonywać w kasie, tylko zwykle w związku z tym właśnie odchodzeniem od gotówki i jakby kosztami związanymi z obsługą kasową, obsługą gotówki w kasach, zwykle banki naliczają dodatkowe opłaty za wpłaty i wypłaty z konta. Natomiast bezpłatne są takie transakcje w wpłatomatach i w urządzeniach samoobsługowych, czyli bankomatach, jak również jest dostępne coś, co jest zwykle tańszym rozwiązaniem dla klientów, tak zwane wpłaty zamknięte, które polegają na tym, że przedsiębiorca przygotowuje taki informację kasową, czyli jakby dokument, w którym informuje, ile będzie wpłacał, w kopercie zamkniętej, bezpiecznej, wrzuca te pieniądze do skarbca, do takiej wrzutni, które są zwykle gdzieś tam w banku dostępne i bank sobie to w późniejszym czasie przelicza. Więc to jest jakby, bazuje to na zaufaniu względem siebie klienta i banku, natomiast jest to rozwiązanie, które pozwala lepiej zarządzić po stronie banku jakby zasobami ludzkimi, że tak powiem, to jest brzydkie słowo, ale tak to wygląda i dzięki temu też taka opłata, też te opłaty mogą być niższe. To myślę, że jeżeli chodzi o rachunki bieżące, takie podstawowe informacje najważniejsze, natomiast możemy chyba przejść dalej. Z rachunkami bieżącymi są związane oczywiście poza płatnościami typu przelew, są również inne rodzaje czy inne nośniki, które pozwalają na dokonywanie płatności. I to są zwykle również produkty, które są podstawowymi produktami wydawanymi razem z rachunkiem. Od razu w momencie, kiedy jest zakładany taki rachunek, to zwykle do tego rachunku jest wydawana karta. I ta karta do rachunku to jest w nomenklaturze bankowej karta debetowa. W odróżnieniu od innych rodzajów kart, istotny jest ten drugi element karty, dlatego że karty są różne. Jak widzicie na tym slajdzie, ja tutaj wyodrębniłem trzy podstawowe, czyli kartę debetową, kartę kredytową i kartę przedpłaconą. Karta debetowa jest wydawana do rachunku bieżącego i wypłaty i płatności bezgotówkowe, bo do tego służy karta, czyli albo do wypłaty w bankomacie, co jest takim pierwszym myślą, do czego taka karta może być wykorzystywana, a tak naprawdę coraz częściej karty są wykorzystywane przede wszystkim do płatności bezgotówkowych w punktach usługowych i również w internecie czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie taka karta może być przyjmowana. I kartą debetową jesteśmy w stanie wypłacić środki do wysokości tego, co w danym momencie mamy na koncie. Łącznie ewentualnie z jakimś kredytem w koncie, ale tyle, ile środków jest na koncie, czyli do wysokości debetu, do wysokości salda na koncie jesteśmy w stanie wypłacić środki. W odróżnieniu od tej karty debetowej występują również karty kredytowe czy przedpłacone. Karta kredytowa jest bardzo fajnym narzędziem, przy czym jest to produkt kredytowy. Czyli najpierw trzeba zawnioskować o udzielenie takiego limitu, czyli określenia jakiejś kwoty, do której będzie można korzystać z tej karty i wykorzystywać, można płacić tą kartą do wysokości tego udzielonego kredytu. Różnica, na czym polega między kartą debetową i kredytową, no bo tu mamy jakiś limit, jest taka, że obciążając to konto, znaczy to konto karty kredytowej, teoretycznie powinniśmy płacić odsetki, no bo każde pieniądze nie są nasze, tylko są pieniądzami banku, a my je od tego banku na jakiś czas bierzemy, czy jakiejkolwiek innej firmy, no to one są zwykle obciążone jakimiś odsetkami. Karta kredytowa ma to do siebie, że te odsetki nie są naliczane od razu, tylko po jakimś czasie. I to ten czas to zwykle jest około 50 dni łącznie. Dlatego, że każda karta ma okres liczeniowy jednego miesiąca. Załóżmy, że karta kredytowa
ma okres żniowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, czyli wszystkie płatności tą kartą naliczają się, sumują się na koncie tej karty. Powiedzmy, że naliczy się około 2000 zł płatności różnych tą kartą. Mamy 2000 salda na koniec miesiąca i to saldo staje się wymagalne, czyli bank zażąda zapłaty dopiero po mniej więcej 20-22 dniach od momentu, kiedy okres żniowy się skończył. Czyli tak naprawdę musimy dokonać jakiejś wpłaty na to konto tej karty kredytowej 20 dnia następnego miesiąca. Czyli tak naprawdę, jeżeli zapłacimy tą kartą 1 kwietnia załóżmy, to zapłacić za tą transakcję musimy dopiero 20 maja. To daje nam bardzo fajną możliwość zwiększenia płynności firmy czy płynności własnych finansów osobistych po to, żeby nie musieć dawać swoich pieniędzy. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, to jeżeli dokonamy spłaty całości tego, co tą kartą zapłaciliśmy w danym miesiącu, no to nie płacimy żadnych odsetek. Natomiast jest możliwość zapłacenia tylko części, a resztę tej kwoty rozłożenia na raty i spłaty w późniejszym terminie, wtedy od tego naliczamy sumę odsetek. Innym rodzajem karty jest karta przedpłacona. Jest to karta, którą praktycznie można wydać każdej osobie. Jest ona właściciela, czyli każdy posiadacz tej karty może z niej skorzystać. Do wysokości środków, które są na tej karcie niejako zdeponowane, czyli są wpłacone, ale to są środki, które trzeba wcześniej przedpłacić, czyli trzeba wpłacić na tą kartę jakieś środki, na konto tej karty, po to, żeby można później było wypłacić. Doskonałe narzędzie, na przykład tak w codziennym życiu, na jakiś prezent, który można zamiast dawania jakiegoś bonu towarowego, można dać taką kartę z wpłaconymi środkami, gdy ma sobie na dowolny cel te pieniądze wydać, można z nich skorzystać. W firmach często jest to wykorzystywane dla pracowników. Właściciel firmy może taką kartę przedpłaconą dać swoim każdemu z pracowników i ten pracownik jest w stanie płacić tą kartą do takiej wysokości salda, jaką w danym momencie jego pracodawca, czyli właściciel firmy, na te konto wpłaci. Ale tak naprawdę karty na dzień dzisiejszy stają się już produktami, które powoli wychodzą z użycia na rzecz, czy też są zastępowane, czy są modyfikowane pod kątem płatności nowoczesnych. Dzisiaj wszyscy z nas korzystamy z telefonów komórkowych. Zwykle ten telefon komórkowy jest w kieszeni, czyli pod ręką. Natomiast z portfelem bywa już różnie. Nie zawsze ten portfel jest pod ręką, nie zawsze ta karta jest dostępna. Ona jednak, jakiś to jest tam uciążliwość, no bo ona jest plastikowa, może się złamać i tak dalej, i tak dalej. A telefon jest. No więc idąc w tym tokiem rozumowania, że każdy z klientów, każdy z potencjalnych płatników ma taki przyrząd przy sobie, to wszystkie, nie tylko banki, ale również organizacje płatnicze czy inne firmy doszły do wniosku, że warto byłoby zaimplementować takie rozwiązanie, że można płacić telefonem. I to tak naprawdę rozwiązań jest kilka, natomiast zwykle są takie karty elektroniczne, które są powiązane z rachunkiem bieżącym i pozwalają na to, żeby przykładając telefon do terminala płatniczego, można było zrealizować taką płatność. Również inne płatności, które są realizowane przez organizacje płatnicze za pośrednictwem firm, które specjalizują się w wydawaniu telefonów, na przykład Apple ma taki mechanizm, jak się Apple Pay, i do tego mechanizmu można sobie zdefiniować kilka czy kilkanaście kart, dopinając sobie do tego telefonu jakby ich obraz elektroniczny, konfigurując sobie, jakie to jest konto, jakie tam jest saldo, i wtedy można płacić tym telefonem przez za pośrednictwem tej aplikacji. Innym rodzajem płatności takiej nowoczesnej, czy płatności takiej niekartowej, mobilnej, to jest Blip, również pewnie Wam znany bliżej jako przelew na telefon. Ostatnio też były akcje reklamujące w telewizji ten typ płatności. On pozwala w bardzo fajny sposób dokonać płatności za pomocą takiego kodu. Ten kod się generuje w bankowości mobilnej, czy na telefonie
mam swój program, który łączy mnie z bankiem. Tam generowany jest taki kod, który po wpisaniu termina na przykład i zatwierdzeniu tego na tym telefonie można obciążyć swoje konto. Czyli bez karty, bez żadnych dodatkowych kart elektronicznych generujący kod. Podobnie działa przelew na telefon. Dzisiaj jest taka możliwość, jeżeli znam numer telefonu swojego znajomego, a nie znam jego numeru konta, mogę dokonać przelewu na ten telefon i po zatwierdzeniu tego przelewu przez znajomego pieniądze wpadają na jego konto. Myślę, że coraz fajniejsze mamy rozwiązania, coraz bardziej nowoczesne, idące za tym, żeby być z klientem i żeby mu nie przeszkadzać, a pomagać. Myślę, że to ciekawe rozwiązania z perspektywy płatności. Myślę, że nie tylko jako przedsiębiorcy, ale jako również młode osoby, które w przyszłości, a w zasadzie dzisiaj mogą skorzystać z bankowości, warto pomyśleć o tym, żeby mieć konto i żeby mieć również te możliwości płacenia i uczenia się tych płatności razem z sobą na telefonie czy w portfelu. Idąc dalej. Oprócz typowych rachunków bieżących, które służą do bieżącej obsługi prowadzenia działalności, czyli do obsługi klientów, do tego, co gdzieś mamy jakieś obroty, komuś płacimy, za coś dostajemy pieniądze, no to nie wszystkie pieniądze, które otrzymujemy, są nam na bieżąco potrzebne. Niektóre z nich sobie leżą na koncie i na ten moment ich nie potrzebujemy, będziemy potrzebować za jakiś czas. No więc w takiej sytuacji co zrobić, żeby te pieniądze leżały bezczynnie, tylko dla nas pracowały i zarabiały jakieś dodatkowe środki? Mamy oczywiście wiele różnych produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, natomiast tutaj chciałbym się skupić nad tymi dwoma najprostszymi, podstawowymi, które w ofercie każdego banku są dostępne i które pozwalają na dodatkowe dochody z tytułu przychodów, z tytułu odsetek tak naprawdę. Oczywiście na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę wysokość stóp procentowych, to ten dochód pewnie nie jest jakiś ogromny, natomiast zawsze jakiś jest, bo zwykle konta bieżące, podstawowe są nieoprocentowane, te środki, które tam leżą, one po prostu nie zyskują żadnej wartości, natomiast rachunki oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych pozwalają trochę zarobić środków, przynajmniej na tyle, żeby było to zgodne z inflacją, żeby po prostu te pieniądze nie traciły swojej wartości. Czym one się różnią? Rachunek oszczędnościowy to jest rodzaj rachunku bieżącego, który jest oprocentowany i na który można dokonywać wpłat chyba w każdym momencie. Czyli jeżeli mam jakąś nadwyżkę rzędu na przykład 1000 zł, mogę sobie przelać na rachunek oszczędnościowy i tam za każdy dzień, w którym to będzie, te pieniądze będą tam leżały, one będą na mnie zarabiały jakieś tam odsetki. W momencie, kiedy będę potrzebował z tego trochę wypłacić, mogę wypłacić 200 zł, 800 zostawić, będę chciał dopłacić kolejne 500, mogę dopłacić kolejne 500 i za każdy dzień, kiedy dana kwota będzie na tym rachunku leżała, będą naliczały się odsetki. Za te wpłaty oczywiście nie mam żadnych opłat. Za wypłaty to już bywa różnie. Niektóre banki mają również wypłaty bez żadnych opłat, niezależnie ile tych wypłat będzie. Niektóre wprowadzają opłaty za drugą, czy trzecią, czy piątą, czy którąś tam z kolei wypłatę w danym miesiącu. To oczywiście trzeba sobie zweryfikować w tabeli opłat i prowizji danego banku. W odróżnieniu od rachunku oszczędnościowego, innym trochę produktem, który pozwala na zarobienie jakichś dodatkowych odsetek za przechowywanie na nim środków, jest lokata terminowa. Ona się różni tym, że jest zawierana na określony czas. To może być jeden dzień, są takie lokaty jednodniowe, to mogą być lokaty weekendowe, mogą być kilkudniowe, zwykle są kilkumiesięczne, nawet kilkuletnie. W tej umowie, czy w tej ofercie, którą daje bank, za konkretny okres czasu jest wypłacane konkretne wynagrodzenie. To znaczy jest wysokość odsetek określona, wysokość oprocentowania i od tej kwoty na ten określony czas można sobie wyliczyć, ile odsetek się dostanie. Różnica pomiędzy lokatą a rachunkiem oszczędnościowym jest taka, że jeżeli decydujemy się na lokatę terminową, to ta lokata przez ten okres czasu, na jaki się umawiamy z bankiem, musi być zachowana. Jeżeli w określonej kwocie, czyli umawiam się, że wpłacam 1000 zł na 3 miesiące i po 3 miesiącach otrzymam jakiś tam odsetek.
Nie mogę do tego 1000 zł dopłacić środków, no bo ta umowa jest na ten okres, na taką kwotę. Nie mogę również wypłacić wcześniej, bo jeżeli wypłacę wcześniej, te odsetki, które bank mi wypłaci, będą odpowiednio pomniejszone. Nie tylko o ten okres skrócony, ale również o taką karę zerwania tej lokaty przed terminem. Z perspektywy banku jest to, wynika to z tego, że te pieniądze, które są powierzone bankowi na lokatę, na określony czas, bank może nimi obracać, inwestować, przeznaczać na przykład na pożyczki pieniężne, więc jakby to, na jak długo one są założone, pozwala na ocenę tego, na ile mogę dzisiaj sobie tej akcji kredytowej pozwolić, na ile mogę pożyczek udzielić, i tym samym bardzo istotne jest, żeby ten okres był zachowany. Stąd też jakby te karne potrącenie odsetek w stosunku do tego, co pierwotnie miało być naliczone. Oczywiście takie lokaty mogą być jednorazowe, czyli mogą się na 3 miesiące, a po 3 miesiącach pieniądze wracają na mój rachunek bieżący, ale mogą być również odnawialne, czyli jeżeli po tych 3 miesiącach nie decyduje się na zerwanie tej lokaty, to ona się odnowi na kolejny okres 3 miesięcy według oprocentowania, które będzie obowiązywało w danym dniu odnowienia. Myślę, że to takie najważniejsze informacje o lokatach. Możemy przejść do następnych produktów. No i myślę, że tutaj trochę więcej czasu nam zejdzie na kredyty, na finansowanie potrzeb, bo te produkty myślę, że są troszkę trudniejsze, czy niektórzy powiedzą, że dużo trudniejsze do zrozumienia i do wytłumaczenia tego, po co one są i jak one działają, jak one funkcjonują. Ja chciałem Wam trochę o nich opowiedzieć, zarówno z perspektywy takich ogólnych założeń, czyli czemu one służą, na co należy zwracać uwagę przy zaciąganiu takich kredytów, kiedy można się o takie kredyty starać, również trochę opowiadając Wam o poszczególnych produktach, czym one się charakteryzują. Ogólnie rzecz biorąc, po co nam kredyt? Możemy sobie powiedzieć, mam pieniądze, jakieś sobie zaoszczędziłem, będę sobie powolutku składał, za jakiś czas będę miał kwotę, którą potrzebuję, wydam te pieniądze na to potrzebuję. To jest oczywiście jakieś rozwiązanie, tylko że nie zawsze takie oszczędzanie długoterminowe czy przez jakiś tam okres czasu daje nam efekt, który oczekujemy. Bo być może się okazać, że to, na co chcieliśmy przeznaczyć, już jest droższe, albo już tego nie ma, albo już to jest niepotrzebne w tym momencie, albo straciliśmy jakąś możliwość rozwoju. W przypadku firmy się jest to bardzo istotne, bo często jest tak, że aby firma funkcjonowała dobrze i była coraz większa, coraz bardziej prężna, coraz więcej zarabiała, no to wymagane jest, żeby miała środki finansowe na ten rozwój. I teraz, jeżeli będziemy bazować na tylko i wyłącznie na wpłatach od naszych kontrahentów, od naszych klientów, to być może nie jesteśmy w stanie wykorzystać szansy, która się nam nadsuwa w danym momencie, nie jesteśmy w stanie zakupić dodatkowych towarów, nie jesteśmy w stanie zakupić dodatkowego sprzętu, który pozwoli nam tą firmę rozwinąć i pójść do przodu. Dlatego też wtedy warto skorzystać ze sposobów finansowania. Oczywiście oprócz finansowania z banku są również różne inne sposoby. Jedne są jak najbardziej godne polecenia, niektóre są mocno do zastanowienia się, czy warto. Jeżeli chodzi o te produkty pozabankowe, to oczywiście warto, szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej, zastanowić się na wszelkiego rodzaju dotacjami, zarówno na przykład Urzędu Pracy, czy z jakichś innych urzędów, jak również dotacjami unijnymi. To też jest coś, co warto rozważyć w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. To są środki, które są albo nieoprocentowane, często są również bezzwrotne, więc warto z tego skorzystać. Troszkę jest pewnie zachodu z tym, żeby przygotować odpowiednie wnioski, ale są oczywiście firmy, które pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Natomiast warto pomyśleć o takim finansowaniu. To, co ja osobiście odradzam, to korzystanie z wszelkiego rodzaju firm pożyczkowych. Nie mówię tutaj o pośrednikach finansowych, które współpracują z bankiem, no bo pośrednicy tak naprawdę nie udzielają pożyczek, nie udzielają kredytu, tylko współpracują z bankami, które te kredyty udzielają, a oni za to pośrednictwo, czyli docieranie do klienta, otrzymują zwykle od banku jakieś wynagrodzenie. Natomiast trzeba od tego odróżnić, albo trzeba ostrożnie podchodzić tak naprawdę do pożyczkowych, które nie są bankami, dlatego że zwykle koszty zaciągnięcia takiej pożyczki są znacznie wyższe. To wynika z tego,
że takie firmy nie są w stanie dokładnie ocenić ryzyka kredytowego, które się wiąże z udzieleniem takiej pożyczki, więc tym samym jakby muszą sobie w jakiś sposób zapewnić zwrot ewentualnych kosztów niespłaconych pożyczek. No bo to działa tak, jak myślę w każdym układzie, jeżeli ja potrzebuję kogoś pożyczyć pieniądze, albo inaczej, ja chcę komuś pożyczyć pieniądze, czyli przychodzi do mnie kolega i mówi, pożycz mi 100 zł, no to zastanawiam się teraz nad tym, czy warto mi te 100 zł w tym momencie tej osobie pożyczyć, dać i czy ona mi te pieniądze odda. I to jest najważniejsze. Jeżeli oceniam, że szanse na oddanie są wysokie, to pożyczam. Jeżeli uważam, że szanse na oddanie tych pieniędzy przez tą osobę są niskie, to nie pożyczam. I dokładnie tak działa bank. Czyli jeżeli przychodzi do nas jakikolwiek klient, czy przychodzi to przedsiębiorca, przychodzi klient indywidualny, to bank na bazie swojego doświadczenia, różnych algorytmów, różnych modeli, różnych wyliczeń ocenia, czy dany klient jest w stanie ten kredyt spłacić, czy jest w stanie go oddać w takim okresie, na jaki się umawiamy, czy to ryzyko nie jest zbyt wysokie. Jeżeli to ryzyko jest odpowiednio niskie, jesteśmy w stanie ten kredyt udzielić. Zdarza się tak, że oceniamy danego klienta na zbyt ryzykownego i tego kredytu nie udzielamy. Natomiast często bywa tak, że firmy pozabankowe rekompensują sobie niejako to ryzyko niespłacenia, czyli biorą takich klientów, którzy w bankach tych kredytów nie otrzymują, no i udzielają tych kredytów na znacznie wyższej cenie. No i to pewnie jest jakieś rozwiązanie, natomiast trzeba zawsze wyważyć, czy warunki kredytowania i cena jest adekwatna do tego, co uzyskujemy, no bo może się okazać tak, że tak naprawdę będą w tej umowie jakieś kruczki prawne, które spowodują, że tak naprawdę jest ten kredyt nie do oddania, koszty są ogromne i za chwilę może się okazać, że firma przestanie funkcjonować, jeszcze trzeba będzie ze swojego majątku coś oddać po to, żeby taką firmę spłacić. Oczywiście to nie jest reguła, są oczywiście firmy pozabankowe, które działają na troszkę innych zasadach, niemniej jednak zwykle pewniejszym źródłem finansowania są banki oraz instytucje publiczne, które dają to finansowanie na dobrych warunkach. Co jeszcze tutaj przy tej okazji? To oczywiście już trochę wspomniałem o tych kosztach, a tak naprawdę myślę, że istotne jest to, co na te koszty się składa. Czyli normalną rzeczą jest, jeżeli komuś pożyczam pieniądze, to oczekuję jakiej rodzaju wdzięczności. Jak każda firma, jak każdy przedsiębiorca, przychód, dochód danej firmy jest zależniony od tego, ile zarobię na usługach, które świadczę. No i tak samo, jeżeli mówimy dzisiaj o pożyczkach udzielanych przez bank, no to bank jest tak samo przedsiębiorcą, tylko trochę większym od takiej firmy jednoosobowej, czy takiej firmy typu spółka cywilna. No i między innymi rodzajem dochodu są te koszty związane z udzielaniem pożyczek. Czyli za to, że mam środki i pożyczę je komuś innemu, oczekuję, że tamta druga strona zapłaci mi jakieś z tytułu tego benefitu. I te koszty zwykle dzielą się na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to są opłaty, prowizje, które są zwykle płacone z góry, czyli muszę zapłacić z góry jakąś kwotę za to, że bank udzieli tego zobowiązania. Ta prowizja po pierwsze w jakiś sposób jakby pokrywa koszty oceny tego procesu, przygotowania całego tego kredytu i udzielenia, a dodatkowym kosztem, i to jest koszt, który zawsze występuje w tego typu rodzajach produktów, to są koszty odsetkowe. Czyli za każde pożyczone pieniądze muszę oddać odsetki w wysokości umówionej z bankiem. Przykład, bo to też myślę, że to ważne jest dla Was, żeby umieć sobie przynajmniej w sposób przybliżony wyliczyć, jakie koszty mam do zapłacenia w związku z pożyczką. Postaram się to przedstawić w miarę przystępny sposób. Mam nadzieję, że gdzieś nie odpłynę w moich wyliczeniach i nie będę mówił czegoś, co dla mnie jest oczywiste, a dla Was być może nie. Natomiast spróbuję to jakoś przedstawić. Jeżeli pożyczam sobie 1000 zł z banku, i bank mi mówi, oprocentowanie tej pożyczki jest 10% w skali roku. To oznacza, że jeżeli chciałbym ten 1000 zł oddać w całości
po roku, to muszę oddać 10% więcej. Czyli 100 zł muszę oddać za rok. I bank tak naprawdę nalicza odsetki za każdy dzień, z którego korzystam z kapitału. Czyli jeżeli pożyczam ten 1000 zł na rok i będę spłacał raty co miesiąc, to tak naprawdę w pierwszym dniu, w drugim dniu tak naprawdę, kiedy mam do zapłacenia, kiedy chciałbym spłacić tą pożyczkę, to muszę oddać ten 1000, który pożyczyłem, no bo tyle wziąłem, tyle muszę oddać, plus za jeden dzień muszę oddać 1/365 tego oprocentowania, czyli 10% przez 365 to jest jednodniowa stawka odsetek za tą pożyczkę. I jeżeli oddaję ratę pierwszą, załóżmy, że to będzie 1/12 tej kwoty, 1/12 tej kwoty 1000 zł, to przez pierwszy miesiąc będę płacił odsetki codziennie od tej kwoty 1000 zł. Kiedy oddam pierwszą ratę w wysokości 1/12, co będzie około 90 zł powiedzmy, to od następnego miesiąca odsetki będą naliczane od tej kwoty, która pozostała mi do spłaty, czyli od 910 zł. No i tak aż do końca, czyli te odsetki będą coraz mniejsze, aż w momencie, kiedy spłacę w całości, to bank odsetek nie nalicza. Jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę, bo to też jest bardzo istotna informacja, myślę, jeżeli ktoś bierze pożyczkę na rok, ale po miesiącu się okaże, że jest w stanie spłacić całość, bo gdzieś te pieniądze pozyskał, to oczywiście oddaje kwotę 1000, oddaje odsetki za ten pierwszy okres spłaty, czyli za ten miesiąc, który minął od momentu, kiedy tą pożyczkę zaciągnął, i pozostałe odsetek nie płaci, bo skoro oddaje pieniądze, no to już bank tych odsetek nie nalicza. Więc to jest też myślę bardzo ważna informacja z perspektywy jakby kredytowania i korzystania z kredytów w banku. Co jeszcze tu z tych informacji takich ogólnych? Myślę, że tutaj na końcu jest taka ciekawy punkt, czyli oferta PLIA. To jest coś, co jakby jest ofertą dla klientów, którzy są lojalni wobec banku. Bazuje to na tym, bo klasycznie to wygląda w ten sposób, że przychodzę do banku i mówię, chciałbym uzyskać pożyczkę. Więc bank mówi tak, jako że potrzebuję ocenić pana jako klienta, ocenić zdolność kredytową, czyli ile zostaje środków po odliczeniu wszystkich kosztów i jak oceniam to ryzyko, czyli jak oceniam szansę na spłatę tego zobowiązania przez pana, no to muszę mieć odpowiednie dokumenty. Teraz skąd się bierze jakby konieczność tej oceny? To wynika z tego, że bank jest instytucją zaufania publicznego, to po pierwsze, ale przede wszystkim bank gwarantuje, znaczy udziela tych uproszczeniu oczywiście mówiąc, udziela tych pożyczek ze środków, które inne osoby mu powierzają. Czyli jeśli mam się jakieś oszczędności, daję je do banku, to wierzę, że bank będzie dobrze nimi zarządzał i kiedy przyjdę po te oszczędności za jakiś czas, no to te pieniądze tam będą. Na tym polega zaufanie publiczne, tak? Natomiast jeśli ja teraz udzielam tych pożyczek, to muszę zadbać o to, żeby nie rozdać tych pieniędzy na prawo i lewo dowolnej osobie i bez pewności spłaty, tylko muszę rzetelnie do tego podejść i muszę dobrze ocenić tego klienta, żeby mieć pewność, że będę w stanie zapewnić przepływ środków i będę w stanie zapewnić to, żeby innym klientom oddać pieniądze. To na nas nakłada prawo, więc bank za każdym razem dokonuje takiej oceny. No i niestety bywa tak, że ocena jest negatywna, decyzja jest negatywna, no i niestety klienci często reklamują, że dlaczego bank ocenia danego klienta, czyli mnie, to mnie bardzo boli, że ja zostałem oceniony przez bank kiepsko. Czyli bank mówi, nie dam tej pożyczki. No niestety tak to bywa, są różne elementy tej oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, ale tak to jest, że bank niekiedy podejmuje decyzję negatywną i mówi, nie udzielę takiej pożyczki. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową, to jest zdolność do spłaty danego zobowiązania. Czyli innymi słowy, czy stać mnie na to, żeby ratę, która mi wychodzi z danej pożyczki, będę w stanie co miesiąc oddać. I żeby dobrze ocenić, czy jestem w stanie, czy dana osoba jest w stanie oddać taką pożyczkę, my musimy ocenić, jakie są dochody tego klienta i jakie są koszty tego klienta. Obowiązkowo oczywiście
w ramach tych kosztów musimy uwzględnić koszty życia, czyli mówimy dzisiaj, że do prowadzenia firmy w przypadku kredytów firmowych, czy do bieżącego życia, czyli utrzymania, czyli opłatności za żywność, za wszystkie opłaty, jakaś kwota jest potrzebna, czyli od dochodu, który klient wygeneruje, musimy odliczyć koszty i to też jest uregulowane prawem, też nie możemy sobie tych kosztów zaniżać, musimy je przyjąć na rzetelnym poziomie, żeby to wszystko było dobrze i rzetelnie ocenione. No i jeżeli klientowi po tych odliczeniu tych wszystkich kosztów, po odliczeniu ewentualnie innych rat, które zobowiązań miesięcznych, które płaci, dostaje środki na ratę, możemy udzielić takiej pożyczki. I teraz to, co istotne z perspektywy klienta i banku, czyli was jako przyszłych potencjalnych klientów jakiegoś banku. Bardzo ważne w ocenie tej prawdopodobieństwa spłaty jest patrzenie przez bank na poprzednie kredyty. Przy pierwszym, wiadomo, nie miał żadnej historii, więc nie wiem, bank nie wie, jak będę obsługiwał moje zobowiązania, więc trudniej tu pewne rzeczy ocenić. Jeżeli ktoś zaciąga jakieś zobowiązanie, jakąś pożyczkę, spłaca ją regularnie, to pozwala statystycznie w jakiś sposób założyć bankowi, że kolejne pożyczki też będzie dobrze obsługiwał. Dlatego ta historia spłaty jest bardzo ważna. Niekiedy okazuje się, że jakieś zaległości kiedyś tam poczynione na rzecz banku, lub nie tylko banku, bo na przykład mogą być zaległości do urzędu skarbowego, czy zaległości do ZUS-u, czy zaległości do jakiegokolwiek innego kontrahenta, na przykład tytułu, nie wiem, faktury za prąd, mogą powodować, że bank nie będzie chciał takiego kredytu udzielić. Dlatego warto dbać o tą rzetelność i o to, żeby wszystkie swoje zobowiązania regulować, po to, żeby w przyszłości nie mieć problemów z bankiem. No i w ten sposób trochę przeszliśmy do tej oferty pre-approve, która, tak jak mówiłem, jest ofertą dla lojalnych klientów. Jeżeli w tym normalnym przypadku klient przychodzi i mówi, chciałbym pożyczkę i my musimy jakby ocenić jego zdolność i musimy zażądać od niego dokumentów, które pozwolą nam ocenić tą zdolność, ocenić tego klienta pod kątem ryzyka, to w przypadku oferty pre-approve to jest tak, że, no i trzeba oczywiście na tą decyzję poczekać, no bo bank musi wziąć te dokumenty, przeanalizować, wpisać je do systemu, sprawdzić jak to wszystko działa, czy to wszystko będzie dobrze, przygotować umowę, potem pieniądze uruchomić, więc to jakiś tam czas trwa. Staramy się oczywiście w bankach, żeby to było jak najszybciej. Nie zawsze oczywiście jest to możliwe, żeby to było w danym dniu, czy 15 minut, czy następnego dnia, różnie to bywa. Natomiast oferta pre-approve działa w ten sposób, że na bazie historii danego klienta, danego przedsiębiorcy z bankiem, który ma obroty w danym banku, jesteśmy w stanie ocenić, jak będzie, ile miesięcznie jest w stanie przeznaczyć na spłatę rat. Czyli jeżeli ktoś ma przez okres na przykład pół roku czy roku jakieś regularne wpływy na konto, bo dokonuje wszystkich obrotów przez to konto w danym banku, to na podstawie tego, ile na ten rachunek wpływa, jesteśmy w stanie ocenić, jaką ma płynność finansową, czyli ile może przeznaczyć na spłatę raty i na podstawie tego wyliczyć mu bez jego obecności taką ofertę kredytową. To powoduje, że w momencie, kiedy klient przyjdzie do banku, to będzie ta oferta na niego czekała. Czyli nie będzie musiał wnioskować, składać dokumentów, tylko my damy mu tą ofertę i on tylko sobie ją zatwierdzi i uruchomi. Trwa to kilkanaście minut i pieniądze są na koncie, także warto dbać o tą lojalność wobec banku i o to, żeby być dobrym klientem banku. Dobrze. Jeżeli chodzi o same produkty bankowe, bo tych produktów też, jak widzicie po lewej stronie tego slajdu, jest kilka, które są zwykle w ofercie banku, no to one się troszkę od siebie różnią. Pierwsze trzy na tej liście to są pożyczki, to są produkty, które są spłacane w ratach. Czyli biorę jakąś kwotę i spłacam ją w kawałkach. Czyli biorę ten 1000 zł na 12 miesięcy, dzielę ten 1000 przez 12, oddaję co miesiąc 1/12 tego kapitału, po 12 miesiącach mam spłacone całość tego, co wziąłem, no i plus te odsetki, które się na bieżąco naliczają. Natomiast tu jeszcze to jest trochę niżej, na tej części są raty annuitetowe versus raty malejące. Myślę, że to też jest coś, co w nomenklaturze banku często się zdarza. Też się często z tym spotkacie w przyszłości,
kiedy będziecie w banku próbowali zaciągnąć jakąś pożyczkę i padnie pytanie, czy ma być to spłacane w ratach malejących, czy w ratach annuitetowych. Annuitetowe fajnie brzmi, więc banki z tego korzystają, jak to banki, ale tak naprawdę to chodzi o to, że są raty, które są uśrednione, równe, wszystkie jednakowe. Działa to w ten sposób, tak jak mówiłem przy okazji tego przykładu, 1000 zł na 12 miesięcy, jak podzielę sobie ten kapitał na 12, to jest równa kwota kapitału. Do tego dochodzą odsetki, które jak Wam wspominałem, co miesiąc będą troszkę mniejsze, no bo kapitału zostaje mniej po spłaceniu pierwszej raty, więc odsetki będą mniejsze. Suma, którą mam do zapłacenia, czyli kawałek tego kapitału, który będzie jednakowy i te coraz mniejsze odsetki powodują, że te raty będą coraz mniejsze, czyli będą malejące. I to jest najprostsze rozwiązanie, to jest najprostsze wytłumaczenie tego, czym są raty malejące. Czyli co miesiąc płacę jednakową liczbę kapitału, a odsetki są coraz mniejsze, więc na początku płacę 90 plus odsetki, czyli powiedzmy 102 zł, następny miesiąc płacę 100 zł, potem 98, 97, 95, tak dalej, tak dalej, tak dalej, i na końcu płacę 91 zł. I mam spłacony cały kredyt. Natomiast raty annuitetowe działają w ten sposób, żeby wyrównać jakby przez cały okres spłaty wysokość obciążenia, ułatwić przez to klientowi łatwiejsze zarządzenie tymi środkami, żeby wiedzieć, że wtedy, kiedy co miesiąc płacę tyle samo, żeby na początku nie mieć takiego dużego obciążenia, to te raty są uśrednione. I to się zmienia. Odsetki są dokładnie tak samo wyliczane, czyli od kwoty tego, co mam do spłaty, codziennie liczone są odsetki. Jeżeli my sobie teraz to wyliczymy specjalnym takim algorytmem, ile te raty będą wynosiły, żeby całość tego oddać 12 miesięcy, to się okazuje, że wszystkie raty będą po 97 zł na przykład, ale w pierwszej racie będzie więcej odsetek, no bo odsetki będą takie same i będzie troszkę mniej kapitału, no bo normalnie zapłaciliśmy 102, tutaj płacimy 97, więc 5 zł mniej kapitału. To powoduje, że w kolejnej racie te odsetki będą znowu troszkę mniejsze niż przy pierwszym miesiącu, ale będą ciut wyższe niż w przypadku rat malejących. W sumie to wychodzi w ten sposób, że przy ratach malejących wysokość odsetek jest troszkę mniejsza, no ale na początku jest wyższe obciążenie. Przy tych 1000 zł na 12 miesięcy ta różnica pewnie nie jest taka duża. Przy 200 tysiącach czy 300 tysiącach zaczyna to już być większa różnica. Ale warto znać obydwa te mechanizmy, żeby w przyszłości móc sobie zdecydować, która opcja jest dla nas korzystniejsza. Częściej są wybierane raty annuitetowe, które są w łagodniejszy sposób powodują spłatę tego kredytu. Dobrze, czym się różni pożyczka gotówkowa od kredytów celowych? Ja tutaj wymieniłem kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny i czym one się od pożyczki gotówkowej. Coraz częściej jest tak, że banki odchodzą, przynajmniej w przypadku, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców i o klientów indywidualnych, od kredytów celowych na rzecz pożyczki gotówkowej. Pożyczka gotówkowa działa w ten sposób, że umawiamy się z bankiem na konkretną kwotę, na konkretny okres czasu, ale nie mówimy, na co te pieniądze potrzebujemy. Przychodzi firma i mówi: dzień dobry, chciałbym dostać pożyczkę w wysokości 100 tysięcy złotych na okres 3 lat na dowolny cel. My te pieniądze, my weryfikujemy tą zdolność, dajemy tą decyzję, udzielamy tej pożyczki, przedsiębiorca tą pożyczkę bierze, spłaca i nie musi nam pokazywać, na co te pieniądze wyda. Nas to nie interesuje, my z założenia przyjmujemy, że poszło to na rozwój tej firmy, na zakup towarów, na zakup sprzętu, na cokolwiek związanego z tą firmą. Natomiast nie weryfikujemy tego celu. W przypadku kredytów inwestycyjnych lub obrotowych, to w umowie, we wniosku kredytowym, który klient wnioskuje o taki kredyt, w umowie kredytowej wpisujemy wprost, na co te pieniądze będą przeznaczone. Czyli mówimy, na przykład najprostszym takim przykładem jest kredyt samochodowy. Czyli przychodzi do nas klient i mówi: chciałbym 100 tysięcy na zakup samochodu. Określamy, jaki to jest samochód, mówimy: tak, dajemy 100 tysięcy na zakup samochodu, przelewamy te pieniądze do konkretnego sprzedającego, który ten samochód sprzedaje, czyli wiemy, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Z perspektywy formalno-prawnej to jest tak, że są inne podstawy prawne tego kredytu i tej pożyczki. Kredyty są udzielane na podstawie prawa bankowego i tylko tak naprawdę wszystkie instytucje. Nie wiem, czy mamy jakiś problem techniczny.
Dobra, no to ja kontynuuję. Więc jeżeli chodzi o kredyty celowe, ja będę coś mówił, żeby było można było sprawdzić, czy działa, czy nie działa. Działa, czy nie działa. OK. Jest OK. No dobra, no to kontynuuję. OK. Jeżeli mówimy o kredytach celowych, no to o kredyty celowe, tak jak mówię, tylko przez banki na podstawie prawa bankowego na konkretny cel i klient się tego celu musi rozliczyć. Jeżeli nie, z tego celu się nie rozliczy, czyli nie wydatkuje na ten cel, to bank może taki kredyt wypowiedzieć. Czyli powiedzieć: sorry, nie dogadaliśmy się, mówiliśmy, że to będzie na jeden cel, nie spełniłeś tego celu, niestety nie ta umowa już przestaje obowiązywać. I teraz, dlaczego ta pożyczka gotówkowa jest wygodniejsza dla klienta? No, z tego prostego powodu, że jest jeden obowiązek mniej. Biorę pieniądze, mogę sobie to spokojnie rozdzielić część na zakup towarów, część na rozwój firmy, część na dowolne inne rzeczy, no i nie muszę się z tego rozliczyć. I zwykle to jest też tak, że pożyczki gotówkowe czy też kredyty celowe, one zwykle są niezabezpieczone. To znaczy bank ocenia to ryzyko i mówi, że do jakiejś kwoty, zwykle w różnicy w kwotach zależą od banku, ale do jakiejś kwoty pożyczki, pożyczka nie musi być zabezpieczona, czyli my wierzymy, że klient spłaci i nie wyżądamy od niego żadnego zabezpieczenia. Jeżeli klient nie spłaci, no to dochodzimy tylko od niego roszczeń bez możliwości bezpośredniego zabezpieczenia się z danego majątku. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w przypadku szczególnie wyższych kwot, że bank żąda zabezpieczenia. Czyli trzeba przedstawić jakiś majątek, najczęściej jest to nieruchomość, my ustanawiamy hipotekę i w sytuacji, kiedy kredyt przestanie być spłacany, mamy możliwość sprzedaży bezpośrednio tej nieruchomości i zabezpieczenia się z tej kwoty na poczet tej pożyczki, czy spłacenia tej pożyczki z tego zabezpieczenia. Ale najczęściej, tak jak mówię, spotkacie się z pożyczkami niezabezpieczonymi, szczególnie jeśli to będą kwoty mniejsze, na początku działalności pewnie tak będzie, to wtedy te pożyczki będą niezabezpieczone. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o pożyczkę. To jest taki najczęstszy produkt, który jest zaciągany przez firmy i przez klientów indywidualnych. Natomiast oprócz takiego produktu mamy w swojej ofercie również linię kredytową. I ta linia kredytowa działa w ten sposób, że na rachunku bieżącym udostępniamy jakąś kwotę kapitału, czyli na przykład 100 tysięcy złotych i tym samym saldo na koncie, oprócz moich środków, które mam na plus, zwiększa się o te 100 tysięcy złotych. Mogę z tego skorzystać, ale nie muszę. Jeżeli nie korzystam z tej linii, czyli mam cały czas saldo dodatnie, czyli korzystam tylko ze swoich środków, no to nie płacę odsetek. W momencie, kiedy wejdę w ten debet, czyli wejdę poniżej tego poziomu zero, będę miał na koncie jakiś minus, to od tego minusa będą się naliczały odsetki. Te odsetki będą spłacane co miesiąc, natomiast nie mam obowiązku spłacenia kapitału. Kapitał, czyli to, co wziąłem od banku 100 tysięcy złotych, będę musiał oddać w tym momencie, kiedy kończy się umowa tej linii. Czyli na przykład, jeżeli umawiam się, że przez rok będę mógł korzystać z tej linii, to bank za rok będzie mógł przyjść i powiedzieć: oddaj teraz te 100 tysięcy złotych, a do tego czasu bardzo swobodnie mogę sobie z tego korzystać. To jest doskonałe rozwiązanie dla firmy po to, żeby sobie zwiększyć płynność na wszelki wypadek. Kiedy czekam na jakieś płatności, a potrzebuję coś wydać i te pieniądze wpłyną za parę dni, to wtedy taka linia pomaga nam na zachowaniu tej płynności, pozwala na to, żeby coś dalej robić w firmie, nie czekając, aż te pieniądze wpłyną, nie upominając się od swoich kontrahentów czy klientów o te pieniądze, czyli mam taki bufor na wydatki. O karcie kredytowej nie będę mówił, mówiłem wcześniej. Ona działa podobnie jak linia kredytowa, czyli korzystam, jak korzystam, to płacę, jak nie korzystam, to nie płacę. Oprócz tych takich produktów kredytowych typowo bankowych, mamy takie produkty, które są udzielane, które są takimi produktami troszkę bardziej już skomplikowanymi, czy może nie skomplikowanymi, tylko nie są z takiej listy produktów typowo bankowych, tylko są takimi produktami, które są udzielane nie tylko przez bank. Takimi produktami najbardziej popularnymi to jest leasing i mikrofaktoring.
I one myślę, że bardzo często występują dzisiaj wśród przedsiębiorców, szczególnie leasing. Pewnie nieraz słyszeliście ofertę, czy nieraz słyszeliście reklamę leasingu na samochód i to jest najpopularniejsze rozwiązanie. Na czym polega różnica pomiędzy leasingiem a pożyczką? Albo inaczej, samochodem kupionym za pożyczkę, a samochodem wziętym w leasing. Jeżeli kupuję samochód za pożyczkę lub kupuję samochód za swoje, to samochód jest mój. To znaczy oddaję pieniądze sprzedającemu, kupuję samochód, jestem właścicielem, mogę sobie nim jeździć. Jeżeli chodzi o leasing, to działa to trochę inaczej. Umawiam się z leasingodawcą, czyli z tą firmą, która udziela tego leasingu, że będę korzystał z tego samochodu, ale właścicielem dalej zostanie tamta firma. I za to, że będę z tego korzystał, będę płacił czynsz, czyli tak zwany leasing. Czyli płacę tak naprawdę za wydzierżawienie tego przedmiotu na ten okres czasu, kiedy z niego korzystam. Czyli na przykład umawiam się, że przez 4 lata będę płacił za ten samochód jakąś ratę leasingową co miesiąc. Co miesiąc będę płacił tą ratę leasingową, po tych 4 latach jakąś tam kwotę wpłacę i przy leasingu, bo są dwa rodzaje leasingu, a to myślę mniej istotne, na koniec tego okresu albo automatycznie przechodzi na mnie własność tego przedmiotu czy tego samochodu, albo muszę zapłacić jakąś dodatkową kwotę, która wynika jakby ze zmniejszenia się wartości tego samochodu, minus to, co już zapłaciłem w ramach tych rat leasingowych, mogę wykupić na własność, ale nie muszę. Gdy samochód zostaje w tej firmie leasingowej i oni sobie z nim zagospodarują, a ja mogę wziąć kolejny leasing na kolejny nowy samochód. Tak to generalnie działa, ale jest to bardzo wygodne, jest to tańsze rozwiązanie niż pożyczka zwykle, dedykowane do samochodu, więc często firmy samochodowe również korzystają z tego rodzaju zobowiązań, czy z tego rodzaju kredytowania. Mikrofaktoring. Mikrofaktoring jest na naszym rynku stosunkowo nowym produktem, ale myślę, że doskonale się wkomponowuje w życie firmy, w szczególności firm nowych, które jakby szukają wszelkiego, każde zwiększenie płynności firmy jest dla nich cenne. Na czym to działa? Na jakich zasadach to działa? Pracując z różnymi dostawcami, różnymi kontrahentami, czyli z innymi firmami, które z nami współpracują, rozliczam się z nimi, wystawiam sobie faktury, czyli sprzedaję jakąś usługę komuś, jakiejś firmie, wystawiam tej firmie fakturę. Ta faktura zwykle ma jakiś termin płatności, to jest 14 dni, 30 dni, różnie, w zależności jak się z firmą dogadamy, więc sprzedałem coś, pozbyłem się jakiegoś towaru i teraz czekam, aż ta firma mi zapłaci. I teraz przez ten okres czasu, kiedy czekam, to tych pieniędzy nie mam. Jeżeli nie mam tych pieniędzy, to nierzadko bywa tak, że nie mogę kupić kolejnego towaru po to, żeby kolejnej firmie potem sprzedać, jak ten towar w jakiś sposób przerobić. No i żeby uniknąć sytuacji, że brakuje mi tych środków, mogę zwrócić się do firmy, która udziela takiego mikrofaktoringu, że że tą fakturę przekazuję tej firmie, ona płaci mi za tą fakturę od razu, nie po tym terminie 14 dni, tylko od razu mam środki z tytułu tej faktury, oczywiście pomniejszone o opłaty związane z tym dochód tej firmy mikrofaktoringowej, a ta firma żąda zapłaty pieniędzy przez tego naszego kontrahenta, tego naszego współpracującego. Czyli tak naprawdę ja mam od razu pieniądze, mogę już z nich korzystać, a przechodzi jakby ta faktura na tą kolejną, na ten bank, który tak naprawdę dogaduje się z tym naszym kontrahentem, żeby mógł to zapłacić. Myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, zwiększające płynność i pozwalające na to, żeby nie było zastojów finansowych, żeby też firma mogła dalej funkcjonować, nie przejmując się tym, że ktoś mi jeszcze nie zapłaci. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o finansowanie. Przeszliśmy tak naprawdę, czy nieposiadający firmy nie może wziąć od nich leasing. Są oczywiście leasingi dla osób fizycznych, one się pojawiają i jest niektóre firmy leasingowe faktycznie
proponują leasingi dla osób fizycznych, które nie mają firmy, działa na tych samych zasadach, czy tak zwany, czyli tak naprawdę nie staje się właścicielem, tylko wydzierżawiam ten samochód z firmy. Tak, zgadza się, takie również rozwiązania są. Przy czym na rynku to często bywa, czy najczęściej bywa tak, że jednak jak jestem osobą fizyczną, to częściej jednak decydują się osoby fizyczne na zakup samochodu na własność, po to, żeby z tego samochodu, żeby mieć samochód jako ja, a nie być użytkownikiem tego samochodu. Natomiast w przypadku firm jest to częstszy sposób. Tam chodzi, znaczy naprawdę, dlaczego to jest popularne wśród firm? Dlatego, że koszty tego leasingu dużo korzystnie można rozliczać w kosztach prowadzenia firmy. Czyli tak naprawdę tutaj opłaca się to z perspektywy podatkowej, żeby to był leasing, a nie kredyt. Stąd jakby częściej częściej jest to brane przez firmy. Dobra. Mam nadzieję, że z tym głosem będzie lepiej, ale kontynuuję. I tak, jeżeli chodzi teraz o pozostałe produkty, które tutaj zaczęło ciąć. Dobra, to może spróbujemy na chwilę zwolnić tempo. Czy kontynuujemy? Ja próbuję kontynuować, w razie czego proszę o sygnał, wtedy będę przerywał. Dobra. Idąc dalej. Jak pan zwalnia, to lepiej. Dobrze, to będę mówił wolniej. To niestety jest tak, że zwykle zaczynam przyspieszać. A dobra, będę mówił wolniej. Jak mówiłem na samym początku, banki patrzą na całą podróż klienta, na cały okres prowadzenia firmy i nie tylko na te potrzeby typowo związane z produktami bankowymi, ale na to, żeby wspierać klienta na każdym kroku, wspierać klienta na każdym etapie prowadzenia firmy, co powoduje, że szukamy również innych produktów w naszej ofercie i udostępniamy je przedsiębiorcom po to, aby prowadzenie firmy było łatwiejsze. My jako większy podmiot, jako większy przedsiębiorca mamy też większe możliwości na stworzenie różnych fajnych narzędzi, które pozwalają na zarządzanie firmą, wspierają przy tym zarządzaniu firmy, niż jak ma to robić każdy przedsiębiorca osobno. A biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę tak czy inaczej przedsiębiorca ma jakby potrzebę czy konieczność korzystania z bankowości internetowej i korzystania z finansów jako taki, no bo trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez finansów, więc tak czy inaczej gdzieś o te finanse, o te pieniądze musi zahaczyć, no to naszym celem jest, aby wszystkie elementy związane z prowadzeniem firmy były w jednym miejscu, żeby klient, żeby przedsiębiorca tak naprawdę mógł skorzystać z wszystkiego, czego potrzebuje w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między różnymi systemami, usługami, żeby ta firma, żeby mógł po prostu skupić się na prowadzeniu firmy. Oprócz ubezpieczeń, które teraz już są bardzo popularne, nie tylko jeżeli chodzi o ubezpieczenia dla produktów, ale również ubezpieczenia działalności, czy ubezpieczenia na życie, które również banki dzisiaj oferują, to my skupiamy się również nad innymi narzędziami, które mniej lub bardziej są związane z bankowością, a na pewno są związane z finansami w jakiś sposób. To, co banki często oferują. Terminale płatnicze i bramki płatnicze. Pewnie korzystacie z zakupów zarówno, czy wy, czy właśnie rodzice, zarówno z zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych, to jest coraz bardziej popularne. Wspominałem o kartach. No i teraz, jak mam kartę, ja jako klient, no to fajnie było to mieć możliwość zapłacenia gdzieś tą kartą. Więc temu, żeby zapłacić tą kartą, służy terminal płatniczy, czyli po prostu urządzenie, do którego można włożyć lub przyłożyć kartę po to, żeby nią zapłacić w sklepie. Jest to coraz bardziej popularne. Patrząc na rynek, to dzisiaj po pierwsze jesteśmy liderem w skali światowej, jeśli chodzi o płatności bezstykowe, czyli tak zwane przykładanie karty do terminala, ale również jeżeli chodzi o w ogóle płatności bezgotówkowe, to również Polska jest liderem na świecie i to jest coraz bardziej popularne, coraz mniej gotówki,
coraz częściej klienci chodzą z plastikiem czy z telefonem zamiast gotówki. Jest ten terminal płatniczy bardzo ważne urządzenie dzisiaj w firmie. My weszliśmy na ten rynek jako bank mniej więcej 1,5 roku temu i mamy bardzo pozytywne odzewy od klientów, którzy na początku bali się trochę tego terminala jako czegoś, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale przez to, że mają terminal, widzą dzisiaj, że firma się znacznie bardziej rozwija, znacznie częściej, znacznie szybciej ma zwiększone przychody, znacznie więcej ma klientów, bo niestety dzisiaj to jest tak, że jak klient nie może zapłacić kartą, to niekiedy nie kupi wcale, bo nie ma gotówki. Więc warto w terminal zainwestować. To jest coś, co naprawdę jest bardzo przydatne firmie, jest przyszłością, jest dzisiaj promowane bardzo mocno również przez jakby rząd czy przez organizacje rządowe po to, żeby coraz więcej tych płatności bezgotówkowych było. Odpowiednikiem takiego terminala płatniczego w sklepie fizycznym jest bramka płatnicza. Nie wiem, na ile korzystacie bezpośrednio z różnych sklepów internetowych, natomiast jeżeli płaciliście kiedykolwiek za coś w jakimś sklepie internetowym, z jakiejkolwiek płatności internetowej, to pewnie spotkaliście się z bramkami, gdzie wskazuje się bank, z którego chcecie zapłacić, albo terminal, dobra, wracam do tego, albo można tam wskazać różne rodzaje karty, które można zapłacić. I to jest coś, co również banki oferują po to, żeby można sobie było na własnej stronie internetowej taką bramkę włączyć i można było z tego skorzystać. Pytanie, czy prawda, że pierwsze do korzystania z terminala w firmie jest darmowe? Prawda. Dzisiaj właśnie w ramach tego, co powiedziałem przed chwileczką, że organizacje rządowe wspierają rozwój bezgotówkowości w Polsce, powstał rok temu program Polska Bezgotówkowa, który oferuje terminale, czyli można, jeśli nie miało się wcześniej terminalu, można taki terminal zakupić i przystąpić do tego programu. Zakupić go można z różnej firmy, czy to z banku, czy z firmy, która oferuje terminale, przystąpić do tego programu i ten program pokrywa pierwszy rok korzystania z terminala po to, żeby zachęcić klientów do tego, żeby z takich terminali korzystali. Także tak, prawda, cieszę się, że macie taką wiedzę i że wiecie się na rynku, jak to wygląda. Można skorzystać z terminala, można zachęcać jakby wszystkich znajomych, którzy mają firmę i nie mają terminali, do tego, żeby z tego terminala sobie zostali, bo myślę, że to naprawdę, ja jestem do tego przekonany, że płatności kart naprawdę zwiększają obroty w stosunku do tego, co można osiągnąć tego gotówką. Pomimo tego, że jakieś tam koszty związane z tym terminalem będą, bo trzeba pamiętać, że to jest koszt samego terminala, natomiast za płatności w tym terminalu również pewna prowizja jest potrącana i ona nie jest całkiem zredukowana w przypadku tego pierwszego roku. Niemniej jednak te koszty są niewspółmiernie małe do tego, ile można zyskać. Także naprawdę warto polecać terminale i to jest coś, co jest przyszłością i naprawdę rozwija mocno. Idąc dalej, księgowość. Myślę, że dzisiaj już wszystkie banki wiodące na rynku, które specjalizują się w obsłudze przedsiębiorców, czy chcą być bankami postrzeganymi dla przedsiębiorców, mają w swojej ofercie samoobsługową księgowość. Normalnie to wygląda w ten sposób, zwykle to wygląda w ten sposób, że firma ma jakiegoś księgowego. Czy to jest księgowy zatrudniony w tej firmie, czy księgowy współpracujący z tą firmą na zewnątrz, no to on pomaga rozliczyć księgi podatkowe, czyli rozliczyć wszystko, policzyć, czy dobrze mam policzone koszty, czy mam dobrze policzone przychody, czy dobrze podam podatek i służy również innym wsparcie w prowadzeniu firmy. Natomiast idąc naprzeciw firmom, które, no bo prowadzenie takiego księgowego jest jakimś tam kosztem, no to banki wychodzą naprzeciw firmom i dają możliwość samodzielnej obsługi takiej księgowości. Oczywiście pewnie w przypadku większych firm, kiedy ta księgowość jest bardzo skomplikowana, jest dużo faktur, jest dużo kosztów, jest dużo kruczków prawnych, które trzeba przestrzegać, które trzeba gdzieś tam wychwytywać w całym tym prowadzeniu działalności gospodarczej, to pewnie takie prowadzenie samoobsługowe staje się dużo bardziej pracochłonne i uciążliwe i pewnie nie pomaga w prowadzeniu tej firmy czy tej głównej części działalności. Natomiast w przypadku, że rozpoczynają działalność
gdzie tych faktur do wystawienia jest kilka, gdzie tych kosztów i przychodów jest niewiele i łatwo tym jest zarządzić samodzielnie, to taki program do samoobsługi, który jest bezpłatny zwykle w banku, który pozwala na łatwe wystawienie faktur bez konieczności kupowania innych programów, jest rozwiązaniem bardzo wygodnym, a biorąc pod uwagę to, że i tak w jaki sposób prędzej czy później ta faktura, czy ta płatność, czy to rozliczenie będzie się wiązało z finansami, czyli z rachunkiem, to jak to ma się wszystko w jednym miejscu, to jest to bardzo fajne rozwiązanie, dlatego też powinien się zastanowić, też dlatego banki też to oferują, żeby wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Innymi usługami, które banki oferują, tutaj ja akurat financial manager to jest coś, co my jako bank oferujemy. Myślę, że też teraz częściej się pojawia na rynku. To jest tak naprawdę wsparcie analizy konta. Czyli to jest statystyka tego, co dzieje na koncie. Jakie mam przepływy, jakie mam opłaty, jakie mam koszty co miesiąc, jakie mam obroty na koncie, po to, żeby sobie lepiej zarządzać w przyszłości i szacować, co się na tym koncie będzie działo, na ile mu stać. Po drugie, na podstawie płatności czy wpływów na konto, my jesteśmy w stanie również zarządzić w pewnym stopniu listą tych firm, z którymi współpracujemy, tak zwanymi kontrahentami, czyli jestem w stanie sobie na koncie sprawdzić, z kim najczęściej dokonuję płatności, jakie to są wartości, czyli ktoś płaci w terminie, czy płaci po terminie, czy warto z tą, czy z inną firmą współpracować. Taki najlepszy przykład chyba, jak to można wykorzystać, no to jeżeli mam dzisiaj jakichś dwóch kontrahentów i mogę tylko jednej z nich sprzedać towar, bo tylko ten towar mam dla jednego z nich, no to na podstawie takiej analizy, który z tych kontrahentów jest lepszy, który jest moim lepszym klientem, jestem w stanie wybrać łatwiej, komu to zaoferować. Dodatkowo my jako bank jesteśmy w stanie również na podstawie obrotów na koncie sprawdzić, czy jakieś płatności nie są realizowane co miesiąc i na przykład przypomnieć, że w tym miesiącu taka płatność została się zrealizowana, a co miesiąc schodzi, więc sprawdź, czy przypadkiem nie zapomniałeś. I na pewno w przypadku przedsiębiorców jesteśmy w stanie przypominać o płatnościach takich, które są obowiązkowe, czyli na przykład na ZUS co miesiąc możemy przypominać, że informujemy, że 10 zwykle płacisz ZUS, a w tym miesiącu tego jeszcze nie zapłaciłeś, a z tym się wiążą jakieś tam możliwe problemy. Więc to jest coś, co też jest ważnym elementem jakby wsparcia firmy w rządzaniu, ułatwianiu, nie myśleniu o wszystkim naraz. No i teraz przechodzimy do takich typowych innych usług, które może mają mniej wspólnego z jakby samym prowadzeniem firmy, natomiast są bardzo ważne. Istnieje możliwość, coraz częściej przez banki oferowana, założenia firmy bezpośrednio systemu bankowego. Jeśli jestem klientem banku, jako klient indywidualny, a chcę założyć firmę, to nie muszę iść do urzędu fizycznie, czy nie muszę wejść na stronę CIDG, czyli tej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, po to, żeby tą firmę założyć, tylko mogę to zrobić w sposób prostszy, łatwiejszy w mojej bankowości, którą znam, czyli w moim systemie, który znam, wiem jak działa, jest napisany w sposób prosty, łatwy i przejrzysty i ułatwia mi założenie tej firmy. To jest taka usługa, którą oferujemy. Oprócz tego na przykład identyfikacja klienta to jest dość częsta usługa, którą banki oferują. Jeżeli jestem na jakichś stronach oficjalnych, rządowych i chcę, żeby potwierdzić swoją tożsamość, to żeby zamiast w jakiś sposób się żeby udowodnić, że ja to ja, to mogę skorzystać z mojej bankowości, zalogować się do banku, wtedy bank potwierdza, tak, myśmy tego klienta kiedyś zidentyfikowali, to jest Wojtek Widenka, potwierdzamy, można spokojnie go potraktować jako osobę realnie istniejącą i można założyć dla niego coś, albo na przykład może złożyć deklarację podatkową. Dodatkowo banki również mocno stawiają na edukację i wsparcie, mając świadomość tego, że przedsiębiorca niekiedy jest postawiony sam sobie. Jeżeli pracuję w jakiejś firmie i mam kolegów przy sąsiednich biurkach, to jeżeli czegoś nie wiem, mogę się ich poradzić. Jeśli jestem przedsiębiorcą, to niestety często jest tak, że jestem osamotniony, bo wszyscy moi znajomi to są albo moi konkurenci,
albo moi kontrahenci niekoniecznie chcą mi pomóc w tym, w jaki sposób mam działać, żeby to było efektywne dla mnie. Natomiast bank jako instytucja, której po pierwsze zależy na rozwoju klientów, po drugie też na tym, żeby tą instytucją zaufania publicznego mocno stawia na edukację i na wsparcie. W naszym przypadku na przykład chcemy klientów edukować na temat tego, w jaki sposób można przekazać firmę następnym pokoleniom, żeby przejść na spokojnie na emeryturę, żeby ta firma mogła być kontynuowana, żeby działała dalej, żeby nie utracić wszystkich jakby ciągłości współpracy z innymi firmami i klientami, żeby dalej to funkcjonowało pod tą samą nazwą, pod tym samym numerem konta i tak dalej. I to jest coś, czego dzisiaj trochę brakuje. Czy bank może napisać biznesplan? Teoretycznie tak, może napisać biznesplan. My na dzień dzisiejszy takiej usługi nie świadczymy. Trochę to wynika z tego, że bank nie może świadczyć doradztwa. To znaczy, jeżeli byśmy przygotowali biznesplan dla firmy, to by oznaczało, że stajemy się jakby w jakiś sposób odpowiedzialni za to, jak firma będzie ten plan realizować. Natomiast my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, a jak idzie zaufanie publicznego, podpisać pod czymś, co potencjalnie jest nacechowane jakimś prawdopodobieństwem, a nie pewnością. Czyli my, gdybyśmy wystawili biznesplan, powiedzieli, że na pewno to się sprawdzi, znaczy mogło być z perspektywy klienta jakby odebrane to w ten sposób, że jeśli my ten biznesplan przygotowaliśmy, to na 100% ten biznesplan się powiedzie. My nie możemy wziąć na siebie takiej odpowiedzialności, no bo nikt nie ma pewności, że taki biznesplan będzie na 100% pewny i na 100% się uda, więc jakby tego bank standardowo nie robi. Czyli teoretycznie mógłby to zrobić, może w jakiś sposób wesprzeć, wytłumaczyć, jak taki biznesplan powstaje. Mamy specjalistów, którzy są od przedsiębiorców i oni wiedzą, na czym polega biznesplan, co w nim powinno się zawrzeć, natomiast nie należy oczekiwać, że bank napisze taki biznesplan i powie, to jest super przepis na to, żeby firma się udała. Niestety, tak dobrze nie może być. Dobrze. No i teraz jakby powoli podsumowując, myślę, że czas już do tego najwyższy, patrząc na to długo nasze webinarium już trwa, no to dla przypomnienia, bo został nam ostatni krocek, nie wiem, czy pamiętacie z tego, co pokazywałem, jakie bank ma usługi, jakie ma produkty, został nam ostatni krocek. I on nazywa się zdalna obsługa. Ale nie chciałem go tutaj pokazywać jakby jakiegoś konkretnego rozwiązania internetowego, czy konkretnego rozwiązania informatycznego, które odpowiada temu klockowi. Natomiast tak naprawdę to, co najważniejsze. Pierwszy slajd mówił, jakie są potrzeby przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w rozmowach z firmami analitycznymi mówią o planie produktów, przypominanie o wydarzeniach, ważne powiadomienia push, czyli informowanie o tym, co jest dla mnie w danym momencie ważne, bycie zawsze, mieć zawsze dostęp do wszystkich usług, które w danym momencie potrzebuję, tu i teraz. I my na to mocno stawiamy i myślę, że wszystkie banki coraz bardziej w to inwestują, mając świadomość, że jeżeli jestem przedsiębiorcą, coś potrzebuję zrobić, jestem w terenie, jestem u swojego klienta i potrzebuję mieć teraz w tym momencie dokonany przelew, to muszę mieć tą bankowość z sobą, czyli muszę mieć tą bankowość na telefonie, muszę mieć wszystkie te usługi i produkty, o których mówiłem wcześniej, dostępne w każdej chwili z sobą. To bardzo ważne jest, żeby ta forma internetowa obejmowała wszystkie te elementy, o których mówiłem wcześniej, żeby był dostęp do tych produktów, żeby można było te produkty kupić w takiej platformie, żeby można było z tych produktów skorzystać, zobaczyć, co mam na koncie, sprawdzić sobie te wszystkie elementy statystyczne, co na tym koncie się dzieje, skorzystać z księgowości, skorzystać z każdego elementu. Dlatego rozwijamy mocno platformę internetową i bankowość mobilną po to, żeby klient na każdym tym etapie rozwoju mógł na nas liczyć i mógł być tak naprawdę dla nas partnerem, a my partnerem dla niego, a nie żeby odczuwał, że bank jest jakimś przeciwnikiem prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy wspierać i taki jest cel
naszego banku, ale również innych banków, żeby wspierać klienta, wspierać przedsiębiorstwo w prowadzeniu działalności, bo wszystkim nam zależy na rozwoju, naszego kraju, a tak naprawdę małe firmy dzisiaj stanowią około 40% PKB całego naszego rynku. Czyli tak naprawdę duża część naszego PKB, czyli naszej gospodarki, to są małe firmy, dlatego tak bardzo nam zależy na tym, żeby się rozwijały, żeby być w ich życiu. Jeśli się nie mylę, to był ostatni slajd, więc w zasadzie to, co chciałem Wam przekazać, przekazałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Jeszcze mamy, myślę, jakieś 5 minut tego czasu, gdy mieliśmy gdzieś tam. Tak. Czy jak się zakłada mały biznes, to czy warto zakładać konto firmowe specjalnie? No więc to jest tak. Jeżeli chodzi o to konto, to na pewno trzeba mieć jakieś konto. I teoretycznie całkiem nasze regulaminy mówią, że konto osobiste służy do prowadzenia finansów osobistych, a konto firmowe do prowadzenia finansów firmowych. Prawda jest taka, że mamy świadomość, że część klientów korzysta z rachunków osobistych do prowadzenia firmy i my tego w jakiś sposób dzisiaj, nie chciałem powiedzieć słowa, brzydkie słowo, piętnujemy, czy my w jakiś sposób nie wykorzystujemy tego przeciwko klientom, pozwalamy na to. Taka jest prawda. Idziemy za klientem, więc klient, jeśli tak chce robić, to tak może. Czy to jest dobre rozwiązanie? Szkoły są dwie. Z jednej strony wiąże się z podwójnymi opłatami, zgadzam się. Jeżeli dobrze korzystam z jednego i drugiego konta, to tych opłat tak naprawdę nie ma. Konto dzisiaj na przykład firmowe w naszym banku, ono kosztuje 0 zł, jeżeli na te konto są wpływy w wysokości 2000 lub z tego konta są dokonywane płatności na ZUS lub strony skarbowe. Tak naprawdę nie ma dodatkowych opłat. Z perspektywy jakby zarządzania tym kontem, czyli podziału tego, co zapłaciłem z konta firmowego, czyli na pewno te wydatki były na firmę, czy z perspektywy takiej księgowej, podatkowej, prostszym rozwiązaniem jest rozdzielanie tych dwóch światów, czyli pokazywanie wydatków firmowych na koncie firmowym, a wydatków osobistych na koncie osobistym. Natomiast nie ma jakiejś takiej reguły i my wiemy o tym, też mieliśmy takie badania, które sprawdzaliśmy naszych klientów, czy oni faktycznie mają dwa konta i na każdym z tych kont bardzo ściśle rozgraniczają swoje finanse, to są moje pieniądze dla firmy i to tutaj obsługuję firmę, a jak zarobię, to przekazuję na konto osobiste i z tego konta sobie kupuję swoje prywatne rzeczy, czy też mają jedno konto, na które robią wszystko i nie dzielą tego w taki bardzo rygorystyczny sposób i połowa klientów powiedziało tak, a połowa powiedziało tak. Czyli tak naprawdę nie ma jednej metody. Niektórzy po prostu korzystają z tego jednego konta, my to szanujemy, na to pozwalamy. Natomiast dzisiejszy na przykład proces, o którym mówiłem, założenia konta w IDG, to trochę jest takie dziwna sytuacja, bo zakładając firmę IDG, musimy podać numer konta bankowego. Żeby założyć konto firmowe, muszę mieć zarejestrowaną działalność, czyli muszę skończyć ten proces w IDG, czyli muszę się pojawić na tej liście. No i teraz siłą rzeczy muszę podać konto osobiste w tym CIDG po to, żeby założyć firmę. I teraz, dlaczego ja mówię, że my jako bank ułatwiamy klientom założenie firmy? Dlatego, że jeżeli skorzysta się z naszego modułu zakładania firmy, czyli będąc w bankowości internetowej, skorzysta się z opcji załóż firmę, to my jakby w trakcie tego przekazania klienta do CIDG, kiedy on przychodzi do CIDG, otwieramy mu już konto firmowe, takie niepełne, dajemy mu numer konta firmowego, które pozwala na to, że w momencie, kiedy w CIDG musi podać konto, może podać od razu konto firmowe. Wracając do nas już po zakończeniu tego procesu w CIDG, to konto automatycznie się aktywuje. Także myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, jest taka możliwość, natomiast tak jak mówię,
Jeżeli ktoś korzysta z konta osobistego, to pewnie na początku działalności jest to dość częstą praktyką, że to konto osobiste wystarcza. Ale no, to jest do wyważenia, czy warto rozdzielać te dwie rzeczy, czy nie. Tak, ja powiem w ten sposób, że to nie dotyczy tylko osób, które rozpoczynają działalność, to dotyczy generalnie takiej mentalności ludzi na rynku, że ludzie boją się brać kredyt. To się oczywiście zmienia. Jeszcze 15 lat temu czy 20 lat temu było znacznie mniej kredytów na rynku, na przykład hipotecznych, jeszcze było znacznie mniej pożyczek gotówkowych, tego jest coraz więcej. Oczywiście zaciągnięciem kredytu wiąże się pewne ryzyko, no bo muszę spłacać ten kredyt, czyli muszę w przyszłości mieć pewność, że będę miał dochód na to, że będę spłacał. I oczywiście takiej pewności mieć nie można, czy trudno mieć taką pewność, że na pewno nie zwolnię mnie za 3 miesiące z pracy, czy moja firma za 3 miesiące nie upadnie. No i to ryzyko trzeba sobie w jakiś sposób wyważyć. Oczywiście na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jeżeli chcemy faktycznie rozpocząć działalność i szybko, mając biznesplan, wiedząc z czego chcemy, mając przeanalizowane to, że ta firma ma szansę powodzenia i oceniamy ją na poziomie dość wysokim czy wysokim, to wzięcie kredytu nie stanowi aż takiego ryzyka. Ale oczywiście to ryzyko zawsze istnieje, bo zawsze się może wiązać z tym, że tego kredytu nie będziemy w stanie spłacić. Natomiast patrząc realnie, wydaje mi się, że trzeba to ryzyko po prostu wziąć na siebie, a tak naprawdę prowadzenie firmy jest cały czas ryzykiem i cały czas wiąże się z podejmowaniem decyzji, które nie zawsze są łatwe i nie zawsze się potem sprawdzają. Tak. No więc tutaj wchodzimy na bardzo, bardzo ciekawy temat, dlatego że tak jak wspominałem, no, jeśli chodzi o kredyty w banku dla firm rozpoczynających działalność, tak zwane kredyty na start, to jest to temat, który jest mocno kontrowersyjny, dlatego że niektóre banki faktycznie proponują takie kredyty na start. My na przykład dzisiaj oferujemy kredyt dla osób, które prowadzą działalność, przechodząc na samozatrudnienie, czyli jeśli pracowałem na umowę o pracę, przechodzę na samozatrudnienie, bo pracodawca mówi, nie chciałbym ci już płacić pensji, podejmij działalność gospodarczą, ja przez tobą kontrakt jako firma z firmą, będziesz robił dokładnie to samo, tylko będę ci płacił fakturę, a nie płacę. Tak to jest na rynku trochę dzisiaj bywa. To my traktujemy ten okres zatrudnienia jako kontynuację, jako wcześniejszy okres prowadzenia działalności gospodarczej i to nam pozwala na ocenę znowu tego ryzyka i tej zdolności kredytowej na przyszłość. Natomiast w przypadku kredytów na start takich typowych dla firm, które rozpoczynają działalność, to wymaga to oceny biznesplanu i wymaga to jakby założenia dużo wyższego ryzyka przez bank na to, że klient to będzie spłacał. Niestety ta oferta jest bardzo ograniczona i rzadko zdarza się tak naprawdę, że kredyt jest dostępny od pierwszego dnia. Częściej na przykład można skorzystać z leasingu lub mikroleasingu, bo tutaj to ryzyko po stronie tego leasingodawcy jest mniejsze, no bo przedmiot tego leasingu zostaje w jego własności, więc tak naprawdę w razie czego zostaje z samochodem czy z jakimś innym sprzętem, a nie z samym długiem po stronie klienta. Także odpowiedź brzmi, to zależy od banku. Niektóre banki się reklamują, że dają nawet 500 tysięcy, ale to jest do 500 tysięcy i to jest w zależności od oceny biznesplanu i oceny tego, czy to ma szansę powodzenia. Realnie rzecz biorąc, łatwiej jest ocenić, jak firma będzie funkcjonowała w przyszłości na podstawie tego, co już dokonała, czyli jak ma jakieś 12 miesięcy czy 6 miesięcy przynajmniej powiedzmy już historii, widzę, że przez 6 miesięcy ta firma miała obroty w wysokości
15 tysięcy miesięcznie, mogę założyć, że jak weźmie kredyt, to będzie miała te obroty przynajmniej na takim samym poziomie albo ciut wyższym. Jeżeli do mnie przychodzi firma, która mówi, mam doskonały pomysł na biznes, ale tak naprawdę nie mam pewności, czy w ogóle jakiekolwiek obroty się pojawią, to ocena tej firmy jest znacznie trudniejsza i tak naprawdę ryzyko pomylenia się w ocenie jest znacznie wyższe, tym samym warunki kredytowania no, będą pewnie ograniczone do jakiejś minimalnej kwoty. Czekam na kolejne pytanie, bo widzę, że jeszcze chyba ktoś pisze. Bardzo się cieszę, że ten obszar kredytowy jest dla Was taki interesujący. Tak jak wspominałem, no, on jest chyba najbardziej skomplikowany z tych produktów bankowych, ale też daje największe możliwości rozwoju firmy, dlatego też warto się z nim przyjrzeć bliżej i jednak zachęcam do tej odwagi, żeby nad tymi kredytami się zastanawiać. No, mam do wyboru mam albo oczekiwanie, aż nazbieram pieniądze, albo od razu skorzystanie i kupienie czegoś, czy zainwestowanie w firmę szybciej. Jasne, zgadzam się, że analiza SWOT jak najbardziej, zestawienie zagrożeń mocnych stron firmy, pewne oszacowanie, czy jest szansa, czy nie, jak najbardziej tak. I to przy okazji tych kredytów na start, to jest właśnie dane pod uwagę. Czyli analizujemy tak naprawdę wszystko, patrzymy na biznesplan, na branżę, na to, gdzie to jest, jakie są szanse powodzenia, jak tego typu firmy się zachowują na rynku i czy one mają szansę na przeżycie, czy mają szansę na to, żeby działać dłużej, czy też jakby ryzyko jest większe. I w zależności od tego, jest te decyzje kredytowe wyglądają. Także to się. Wszystkie te elementy są dane pod uwagę. Natomiast no oczywiście, jak mówię, jest to trudniejsze, no bo jest to pewna doza szacowania na rzeczach, które nie są liczbami namacalnymi, pewnymi, które się już pojawiły i które można sobie powiedzieć, że one już wystąpiły, więc mają dużą szansę powodzenia. Tutaj bardziej po prostu bazujemy na ocenie i na bardzo takim statystycznym podejściu, szacowania szans. Ja bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli będą jakiekolwiek pytania jeszcze nasuną się Wam po tym webinarium, zachęcam o kontakt przez Centrum Edukacji. Na pewno będę chętnie odpowiadał na wszystkie Wasze pytania.
Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie zanudziłem, a przybliżyłem trochę Wam tej bankowości i że nie będzie ona dla Was takim czymś, co będzie odstraszało, a wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo.